Szanowni kibice Korony Kielce, to, że klub jest w tak złej sytuacji, zawdzięczacie tylko prezydentowi Lubawskiemu. W 2008 roku miasto przejęło klub od firmy Colporter za symboliczną złotówkę. Następnie w wyniku działań prezydenta wpompowało w klub dziesiątki milionów złotych. Nikt nie wie dokładnie, ile tych pieniędzy wydano oraz na co zostały przeznaczone. Oprócz tych dofinansowań Korona ma też również własne dochody. W zeszłym roku zarobiła 6 milionów złotych z praw telewizyjnych. Pomimo tego wszystkiego, Korona generuje wciąż wysokie straty i ciągle jest zadłużona. Prezydent Lubawski złożył wniosek o kolejne 8 milionów złotych na dotację klubu, ale sam nie pojawił się podczas obrad sesji Rady Miasta, aby ten wniosek uzasadnić. To zupełnie jakby mu nie zależało na tym, czy Korona przetrwa, czy też nie. Nowoczesna Lewica popiera przekazanie kolejnych środków pieniężnych dla klubu, pod warunkiem jednak, że będzie się to wiązało z uzdrowieniem sytuacji w Koronie. Należy to zrobić przez realizację następujących postulatów. Po pierwsze, należy przeprowadzić pełny i transparentny audyt. Powinna go przeprowadzić Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kielce z udziałem czynnika społecznego. Musimy się dowiedzieć, gdzie się podziały te wszystkie pieniądze. Po drugie, należy odwołać obecną Radę Nadzorczą i wprowadzić do niej ludzi o nieposzlakowanej opinii. Po trzecie, należy umożliwić zakup akcji Korony kibicom. To będzie początek zmiany struktury właścicielskiej. Jeżeli prezydent Lubawski się na to nie zgadza, to znaczy, że boi się ujawnienia różnych machlojek i nieprawidłowości. Prawdopodobnie chce, aby klub upadł i aby nikt się nie dowiedział, jaki tam panuje bałagan.